Dobry wieczór Państwu. 2 tygodnie temu, jeśli Państwo pamiętają, rozmawialiśmy z Waltraud i Konradem. Dzisiaj porozmawiamy już tylko z Konradem o tym, jak to było, kiedy był księdzem i jak trudna była decyzja o tym, żeby jednak tę drogę zmienić, żeby kapłaństwo porzucić, z jakimi kosztami emocjonalnymi przede wszystkim się to wiązało. Nie po to, żeby tu coś pochwalać, promować, ale po to, żeby lepiej rozumieć i żeby wiedzieć, że ci ludzie nie znikają z naszego horyzontu. Zapraszam na program, a zanim zaczniemy, to tradycyjnie trzeba się powitać. Ania Marzycielka, jak zwykle pierwsza. Tomira zdziwiona, że Ania ją ubiegła. No nie ma innej możliwości, pani Tomiro. I Ore Ore, i Angel, i Tanker, i Stanisław, i Iwona, i Magda, tu się Wola i Bemowo warszawskie meldują. Iwona, Tomasz, Krzysztof, Anna, Noli, Arkadiusz, to wszystko jest na razie tylko YouTube i Delila będzie kończyła malowanie obrazu. Wow. Noli się czuje zainspirowana, więc zacznie malować obraz. Dobrze Was wszystkich widzieć. Czekam, aż się włączy nam Facebook. Jest Facebook, się już włączył. Jest Paweł z nami, Beata, Agnieszka, Małgorzata i Hubert jest z nami. Hubert był wczoraj na uroczystości i pani Marta też była wczoraj na gali śladu. Proszę Państwa, to tak normalnie, to ja oczywiście w domu nie mam takiego ołtarzyka, jaki stoi tutaj za mną. Postawiłam to tak, żeby Państwo mogli zobaczyć tę nagrodę, bo ona jest no, przede wszystkim dzięki Państwu. Tak? To znaczy dzięki widzom, dzięki temu, że ktoś chce ten program oglądać, dzięki temu, że jest grupa ponad 200 osób, którzy chcą ten program wspierać i to swoimi własnymi pieniędzmi, co w ogóle jest wielkie. Ja bym chciała pokazać tę nagrodę bliżej, tak żeby było ją widać, ale przyznaję, że jak sprawdzałam, to nie jest specjalnie widoczne. Na moim profilu, na profilu Reportaż z Wycinków Świata na Facebooku, ja zrobiłam zdjęcia, żeby dokładnie zobaczyć wszystkie detale tej przepięknej rzeźby pana Gustawa Zemły. Więc zapraszam, żeby tam zajrzeć i tam poczytać, jak koty przyjęły nagrodę. Ja tak czekam, żeby one ją przyjmowały z daleka i żeby nie zwaliły jej sobie na głowę, bowiem ta nagroda jest dosyć ciężka. Mela leży właśnie pod stoliczkiem. Zapaliłam nawet światła, wiedząc, że wszyscy czekają na koty w tym programie, się okazuje. Nie, chrypka nie jest efektem okrzyków radości, chrypka jest efektem niedoleczonej jeszcze choroby. Melunia, masz pufek? Masz. Nie wiem, czy uda wam się, Państwu się ich zobaczyć. Chrypka jest skutkiem niewyleczonej jeszcze choroby, no ale jakoś myślę, że damy razem radę. Jak mówię, światło włączyłam tak, żeby się jakoś udało może koty zobaczyć, jakiś ogon, łapę, komu się uda może dawać znać. Rozkład jazdy na dziś, tak jak Państwu mówiłam, rozmowa z Konradem. Tytułem wstępu, bardzo proszę o słuchanie tej historii jako świadectwa, którym człowiek się z Państwem dzieli, bo nikt tutaj nie prosi o rady i nikt nie prosi o diagnozy. My mniej więcej wszyscy w życiu swoim potrafimy nazwać, co zrobiliśmy źle i nic, co Państwo tutaj napiszą, nie będzie dla Konrada nowe. Więc po prostu myślę, że fajnie będzie słuchać i próbować zrozumieć, co się dzieje w drugim człowieku. Również dlatego, że tak jak mówiłam w poprzednim programie, Kościół od nas oczekuje i papież od nas oczekuje, żebyśmy byłych księży przyjmowali we wspólnocie, potrafili razem z nimi żyć, wykorzystywali ich umiejętności, wykorzystywali ich talenty. No więc spróbujmy najpierw posłuchać, spróbujmy zrozumieć. Konrad jest dzisiaj naszym gościem i już wpuszczam go na antenę. Dobry wieczór, Konradzie, dobrze Cię widzieć. Dobry wieczór. Ja chciałbym na początku może pogratulować z okazji nagrody. To są krokusy szafranowe z mojego ogrodu, ale to teraz wierzysz i Ty mówisz dalej. Krokusy są wzruszające, zwłaszcza w październiku, ale podobno te szafranowe o tej porze też kwitną. Jola daje znać, że koty mignęły w lewym górnym rogu. No już, gdyby się dało kotami sterować, to bym nimi sterowała. Dobra, proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za wszystkie gratulacje. Kończymy temat śladu, wracamy do normalnej roboty i do bardzo poważnego tematu. Konrad,
Powiedz mi, dlaczego ty w ogóle zostałeś księdzem? Ponieważ po pierwsze, zawsze lubiłem, bardzo chętnie się modliłem i modlę do dzisiaj. Ta sfera duchowa była dla mnie nieprawdopodobnie pociągająca od najmłodszych lat. Chętnie chodziłem do kościoła, chętnie się modliłem i to modlitwa była dla mnie naprawdę takim o nieprawdopodobnie pociągającym. A po prostu to było to pierwsze, to duchowe takie przygotowanie po prostu, że ja bardzo chętnie przebywałem z Bogiem sam na sam. I to była z jednej strony. Z drugiej strony, ja myślę, że jestem człowiekiem dość ideowym, w tym sensie, że dla mnie są istotne wartości. I gdy miałem 17, 18, 19 lat, ja wychowałem się też w kulcie żołnierzy Armii Krajowej. Ja na przykład, jeżeli chodzi o Kamienie na Szaniec, czytałem je, nie wiem, z 50 razy. Po prostu dla mnie było to najbardziej sensowne forma przeżycia naszej egzystencji tu na Ziemi. Po prostu w imię idei, która jest wyżej jak ja, w imię ofiarowania się, ofiarowanie się dla Boga, ofiarowania się dla jakiejś innej idei, która jest dużo wyżej. To po prostu było dla mnie tak nieprawdopodobnie egzystencjalne to pragnienie, że w sumie mając 19 lat po maturze, to nie było dla mnie innej opcji, jak pójść do klasztoru, ponieważ klasztor był dla mnie takim miejscem, gdzie wydawało mi się, że będzie dużo intensywniejszy, będę mógł dużo intensywniej służyć Bogu. I to są właśnie te dwa elementy. Właśnie z jednej strony pragnienie, chęć, nie tak, pragnienie poznania Boga, i z drugiej strony takie bardzo silny idealizm, że dla mnie życie moje miało tylko wtedy sens, gdybym się mógł ofiarować w imię jakiejś wyższej, dla wyższych wartości. To byłoby dla mnie te dwa takie elementy. Ja tutaj czytam Państwa pytania, zapisuję je sobie, żeby jakiejś kolejności sensownej je zadać, więc można je zadawać i proszę się nie dziwić, że one nie padają od razu tutaj. Konrad, powiedz mi, czy ty pamiętasz dzień swoich święceń? O, wiesz, ja pamiętam jeszcze, bardzo silnie pamiętam dzień moich święceń, bardzo silnie pamiętam jeszcze, tak samo silnie pamiętam dzień na przykład moich ślubów wieczystych, nie? Bo 2 lata przed święceniami były jeszcze śluby wieczyste. No, to jest tak, że ja każdego roku też w tych dniach szczególnie myślę o tych momentach, jednoczę się ze mną samym. W tamtym czasie to są bardzo silne, dwa bardzo silne, dwie wielkie rocznice w moim życiu. To jest tak, że bardzo dobrze pamiętam. Opowiedz o tym, jak ty to przeżywałeś? Bo rozumiem, że nie brałeś wtedy pod uwagę, że to nie jest na zawsze. Nie. Szczególnie ja pamiętam, wiesz, ja pamiętam dobrze ten moment ślubów wieczystych, ponieważ to było dla mnie, ja przed Bogiem wtedy ślubowałem Panu Bogu, że zostanę do końca życia Jemu wierny i Jemu będę służył. I te śluby wieczyste to było tak, że ja pamiętam to takie uczucie, że Panie Boże, teraz oddaję się Tobie. Ja będę starał się, aż będę starał, no będę starał się być tak fair w stosunku do Ciebie, jak tylko możliwe to jest. Po prostu być uczciwym. I ja wierzę w to, że to po prostu będzie automatycznie z drugiej strony, ty mi będziesz pomagał, nie? To było tak, że to właśnie takie było bardzo, bardzo silne przeżycie, takie właśnie jest to oddanie się Panu Bogu i takie poczucie, że dobrze Pan Bóg, ja oddaję Mu się i On Ciebie teraz o mnie też troszczy, nie? Możesz powiedzieć, w jakim byłeś zakonie? Chociaż muszę. Jak nie chcesz, to nie. Po prostu są o to pytania, wiesz? Aha, ale to czy to nie się? Byłem w zakonie, byłem w klasztorze.
Okej. To jest tak, że wrócił klasztor, to jest tak, że... Dobrze, bo też ja rozumiem, że nie chcemy tutaj robić czarnego PR-u żadnemu z zakonów. Tak, to też. Każdy mówi, dajcie, to nie jest tematem, nie? Tu chodzi o to bardziej o... Okej. No. Dobra. Powiedz mi, czy jak ty z dzisiejszej perspektywy myślisz o tej formacji seminaryjnej? Czy formacja przygotowała cię do tego, co się wydarzało później, czy nie? To jest śliski temat, ponieważ jeżeli chodzi o formację, to jest... No nie przygotowała mnie. To mnie nie przygotowała. Z jednej strony, ale to widzę takie są, nie przygotowała mnie. W każdym razie nie przygotowała mnie do tego, czym będzie samotność w klasztorze, czym będzie brak bliskości kobiety. Do tego mi nie przygotowała. Z drugiej strony, jak ja teraz patrzę, ja byłem bardzo młody i bardzo naiwny wtedy i bardzo niedojrzały. No teraz widzisz, ale też podobnie niedojrzali byli moi ojcowie i duchowni i tak dalej, także to wiesz, ślepy ślepego prowadził, to nie można, dlatego ja tego nie wyrzucam, ale nie przygotowała mnie, nie. Mhm. Wiesz, my rozmawialiśmy wcześniej i ja wiem, że ty się boisz zagadać mnie na śmierć. Ale nie bój się, tak? Nie, to znaczy. Spokojnie, ja naprawdę. Mam problem, że jak zacznę gadać, to jest. Nie, właśnie o to chodzi, żebyś się nie bał gadać, wiesz, bo wtedy jest łatwiej. Powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze lata kapłaństwa? Ile lat byłeś księdzem? Jak zaczynałeś pracę? Jak się w tym odnajdywałeś? Jaki był ten początek, który jeszcze domyślam się był piękny, tak? Tak, no to wiesz, dla mnie to jest tak. Jakby nie patrzeć, z nowicjatem to byłem 7 lat w klasztorze, także później po święceniach zostałem wysłany do Monachium w południowych Niemczech. Także to było dla mnie, wiesz, człowiek dostaje wtedy skrzydeł. Naraz po 7 latach w jednym miejscu możesz po prostu, wychodzisz do ludzi i głosisz dobrą nowinę. To było coś... Dla mnie było nieprawdopodobnie uskrzydlającego i to było też, przy okazji, to było takie zderzenie tej, wiesz, takich programów duszpasterskich, które znałem z Polski, z praktyką duszpasterską, która w Niemczech była, ponieważ to było zupełnie inne. Pamiętam na przykład, jak byłem w seminarium, no to mówiono nam ojcowie, ci źli Niemcy, ci księża przestali spowiadać, dlatego ludzie nie chodzą do spowiedzi w Niemczech. No to jak ja przyjechałem do tego, do Monachium, to ja mam dobry pomysł. To ja będę siedział w konfesjonale cały czas i tak jak u świętego Jana Vianneya, ci ludzie zobaczą, tam jest ksiądz, to ludzie przychodzili do niego, nie? No i siedziałem dosłownie całymi dniami i nikt nie przychodził. I ciągle w gazetce mówiłem, możliwość do spowiedzi jest ciągle w tym miejscu. I siedziałem godzinami i nikt nie przychodził. Także właśnie to takie pierwsze zderzenie. Wszystkie takie prawdy, które niby słyszałem właśnie od moich współbraci jeszcze w Polsce, dawały w łeb, bo to akurat, to nie jest tak, że księża po prostu są w Niemczech tacy leniwi, że nie chcą do konfesjonału chodzić, tylko że po prostu ludzie inaczej odbierają pokutę i sakrament pokuty też. I to było tak, że po prostu to się dokonało przewartościowanie. To jest tak jeden element. Drugi element, na przykład jak ja przyjechałem, to wydawało mi się teraz młody wikary prężny, to teraz wezmę, ruszę i dzieci, i młodzież i tak dalej. I okazało się na przykład, że w parafii to młodzież się doskonale była zorganizowana, ale to tak nieprawdopodobnie dobrze zorganizowana, że dosłownie oni sami organizowali swoje spotkania liderów grup. Oni sami po każdym bierzmowaniu powstawała taka grupa w parafii młodzieżowa. Tam było z 10 grup młodzieżowych, kilka dziecięcych. Także jako młody wikary wydawało mi się, że ja teraz przyjdę coś ruszyć. Nie, ja nie mogłem nic ruszyć. Młodzież doskonale sobie dawała radę beze mnie, tak samo dzieci. To także właśnie to było takie zderzenie się takich różnych wyobrażeń, co ja teraz poruszę w parafii, z tym, co zastałem, nie?
I z jednej strony to właśnie była ta radość, to była ta nieprawdopodobna radość, że ja jestem teraz dobrą nowiną w Niemczech. Z drugiej strony zauważyłem, że w kontaktach z ludźmi, że to nie jest tak, że oni przyszli tak, ujrzałem światło, rozmawiałem z tobą i teraz wszystko mi się rozjaśniło, tylko że pierwszy raz, wiesz, tak widziałem, że właśnie dobra nowina to nie jest tylko gadanie albo zaistnienie, albo odprawienie mszy czy spowiedzi i tak dalej, tylko dobra nowina to jest spotkanie z człowiekiem, nie? I to było dla mnie nieprawdopodobnie poruszające. Ja wpadłem na taki pomysł na przykład, że jak byłem odpowiedzialny za pierwszą komunię, to pomyślałem sobie, to ja wtedy wezmę, w Niemczech nie ma kolędy jako odwiedzin, to ja będę odwiedzał po prostu wszystkie rodziny do pierwszej komunii. Nie? I także chodziłem właśnie, odwiedzałem każde dziecko, na jeden wieczór sobie dawałem jedną rodzinę. No i wtedy właśnie, wiesz, poznając tych ludzi, rozmawiając z nimi, widziałem, że właśnie odkrywałem, że właśnie czym jest w sumie czym jest głoszenie dobrej nowiny. Mhm. I to było taka z jednej strony, wiesz, to było szło dwoma kolejnami. Z jednej strony po prostu byłem szczęśliwy, będąc wikarym, móc pracować. Poszedłem do szkoły i też szkoła mi dawała niesamowitą satysfakcję, ale z drugiej strony co czułem, to czułem nieprawdopodobną samotność. To było tak, że już po dwóch latach, pamiętam do dzisiaj, że był na przykład jarmark bożonarodzeniowy w Monachium. To jest pięknie oświetlone, to wszystko było piękne i poszedłem na Marienplatz i patrzyłem i normalnie łzy mi leciały. Czułem się tak samotny jak bezdomny pies, nie? I to właśnie to już to tak narastała. Przepraszam. To poczucie samotności, do takiej samotności, że wiesz co, że ja nie rozumiałem z czego ona wynika, ponieważ modliłem się regularnie, medytowałem regularnie, po prostu, wiesz, no ja cały czas do Boga prosiłem, no co jest ze mną grane, co jest, zastanawiałem się, co jest nie, co jest ze mną nie w porządku, po prostu nie wiesz, nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć, ponieważ jestem ofiarowany Bogu, modlę się w kaplicy, jestem we wspólnocie, pomagam starszym współbraciom, po prostu angażuję się jak mogę. I naraz samotność, która po prostu mnie tak, jeszcze jak teraz sobie pomyślę, to było takie żałosne, ale wtedy jako młody chłopak chodziłem po dzielnicy i po prostu patrzyłem się ludziom w okna, nie? To takie żałosne, ale wiesz, ale tak właśnie było, że po prostu myślę, żeby trochę zobaczyć, jak ludzie żyją, nie? Mhm. Właśnie to narastało tak, nie? I to było także, że... Ale z drugiej strony, wiesz, to był taki... Ciągle to było... Bo na przykład zacząłem mieć wtedy w Monachium już, zacząłem mieć bardzo silne bóle serca. To tak, że to nie potrafiłem czasami po prostu działać. Pamiętam, poszedłem do lekarza, on mnie zbadał, no i mówi do mnie... No proszę ojca, no ja jestem zazdrosny, bo w takiej formie życiowej to już ojciec nigdy nie będzie. To jest absolutnie wszystko w porządku, nie? A mnie ciągle serce bolało. I też zastanawiałem się, o co chodzi. Po prostu, no teraz wiesz, z pozycji lat to wiem, to było psychosomatyczne. Ale właśnie to było takie coś, że z jednej strony, wiesz, robię coś, co mi daje nieprawdopodobną radość i wiesz, takie poczucie spełnienia. Jestem też, wiesz, to było dla mnie na przykład dużą radością, że jak reagowali, jak uczniowie reagowali na mnie w szkole, nie? To po prostu to było dla mnie nieprawdopodobnie też takie fajne, że ludzie mają zaufanie, że chętnie chodzą na moje lekcje, że
Że po prostu, że widzę, że jestem na właściwej drodze. Wiesz, samo to na przykład kwestia kazań. Jakby nie patrzeć, ja musiałem kazania mówić w obcym języku. To też dużo, dużo pracy kosztowało, ponieważ pisałem kazanie, dawałem niemieckiemu współbratu, żeby sprawdził i tak dalej. Ale na przykład po roku, po dwóch, to było też takie fajne, jak na przykład ludzie z parafii podchodzili, całkiem szczerze mówili, my cieszymy się, jeżeli ojciec powie kazanie, a nie niemiecki proboszcz, bo tego proboszcza nie można zrozumieć, o co mu chodzi. A jak ojciec powie, no to kurczę, to normalnie wiemy co ma ojciec na myśli, to i po prostu to zostaje bardziej w tym w pamięci, nie? Wiesz, słucham, co mówisz o tej samotności. Czy to właśnie nie jest ta główna składowa celibatu, że to przecież o to chodzi, to najbardziej w celibacie boli, tak? No to było dla mnie takie. Dla mnie to było takie wpieniające, ponieważ wiesz, jak ja składałem Bogu śluby, to ja, no jakby nie patrzeć, wziąłem taki nieformalny pakt z nim zawarłem, nie? Dobra, ja cię oddaję taki, jaki jestem. No ale ja znaczy nie oczekiwałem, to może za duże słowo, ale podświadomie, tak, nie, podświadomie myślałem. No dobra, ale ty nie pozwolisz mi, żebym zeszedł na psy na przykład, nie? Bo mi szczerze, co to za życie jest, kiedy z samotności łazisz po dzielnicy i patrzysz ludziom w okna? To przecież to nie jest życie, nie? To jest coś. Wiesz, jak ja teraz sobie patrzę, siebie wyobrażam 30 lat temu, no to mówię, kurka wodna, to jest straszne, nie? Dlatego wiesz, to jest. Niby wiesz, że to jest samotność, jest, ale nie wiesz, że to jest takie coś, co po prostu ci daje odbierać jakąkolwiek, wiesz, radość życia, że to jest po prostu, że zdycha z samotności, nie? Wiesz, bo kiedy słucha się takich opinii, czasem tych książek z cyklu Byłem księdzem jest cała masa, to się cisną na usta takie bardzo proste oceny, nie? Po pierwsze, to jest ocena z zewnątrz, czyli gdzieś tam było twoje zaniedbanie, nie zadbałeś o siebie, za mało się modliłeś, nie zrozumiałeś czegoś i tak dalej, i tak dalej. A druga prosta ocena, która wypływa najczęściej od byłych księży, którzy mówią: wspólnota mnie zaniedbała, proboszcz był zły, ten świat mnie oszukał. Jak ty się w tym odnajdujesz? Czy uważasz, że tam gdzieś była czyjaś wina, twoja, ludzi? Czy ty potrafisz powiedzieć, że byłeś jednak szczęśliwym księdzem? No właśnie, tylko ta samotność? No, wiesz, to wszystko narastało. Może, bo to jest tak, że jak chcesz, to ja może opowiem może całość, jak to narastało, czy może to jako później, jako następny ten, wiesz, ta cała decyzja. Chociaż nie. Nie, tak, odpowiem to, co powiedziałeś, żeby. I po pierwsze, to była samotność, która mnie egzystencjalnie niszczyła, nie? To tak, że ja sam czułem, wiesz, to nie było normalne, że ja na przykład, moja rodzina odwiedzała mnie raz do roku, żeby zobaczyć, że ja potem, wiesz, wyjechali, a ja mówię, Boże, teraz cały rok muszę czekać, żeby znowu sobie pogadać normalnie z ludźmi, nie? Po prostu to jest tak, że to jest samotność, która mnie po prostu żerała, po pierwsze. Po drugie, wspólnota. Nie, to wiesz, ja teraz. No właśnie to jest to. Moja żona była 5 lat we wspólnocie, ja byłem 12 lat we wspólnocie. Nigdzie nie czułem się tak samotny jak we wspólnocie. A potem byłem, wiesz, różny, wiesz, i studiowałem i tak dalej. Ale po prostu świadomość życia pod jednym dachem z ludźmi, którzy z całą miłością do moich współbraci, tak, że to ich chłopaki, to nie to, żeby, tylko że chodzi o to, że z ludźmi, którzy, wiesz, przychodzą, jemy kolację, rozmawiamy o piłce nożnej, odmawiamy nieszpory i potem każdy się zamyka w swoim pokoju, nie? I koniec. I po prostu to jest to, że oni, wiesz, ja po prostu widzę, chłopakom było w tym dobrze. To nie było, to nie, wiesz, nigdy bym, wiesz co, ja nawet nie zarzucę wspólnocie, ponieważ ja tak patrzę, chłopakom było w tym dobrze. Odmówić spoko, zamknąć się w pokoju i z głowy, nie? I z bani.
To także to wiesz, tutaj nie będę mówił o swoim proboszu i tak dalej. Mój proboszcz, jak wystąpiłem, to był pierwszy, który mnie odwiedził, ten niemiecki, nie? To było tak, że to jedyny prawie. W każdym razie to nie będę mówił o swoim proboszczu. Konrad, powiedz, bo ta samotność we wspólnocie, o której mówiłeś, to jest taki chyba ważny temat. Ja słyszałam opowieści księży o tym, że no przecież nie jesteśmy sami, mamy parafian, mamy studentów swoich, oni na nas patrzą, słuchają, jesteśmy ważni. To rzeczywiście można tym zaspokoić taką egzystencjalną samotność? Cudowne pytanie, dziękuję Ci za nie. Bardzo dobre pytanie, w żadnym wypadku. Ja uczę przecież ponad 200 uczniów i też mam uczniów, którzy utrzymują ze mną kontakt. To są dwie różne sprawy. To są zupełnie dwie różne sprawy, po pierwsze. Po drugie, przecież ja idę do szkoły, to nie oczekuję od dzieci, że one mi teraz swoją miłością zapełnią jakąś lukę we mnie. To ja oczekuję to od Walta, poczuć bliskość. Ale to nie jest tak, że ja teraz będę oczekiwał, że uczniowie albo moi wychowankowie mi to zapewnią. Nie? Dlatego to dla mnie to jest też nadużycie, jeżeli oczekiwanie, to jest naprawdę nadużyciem, oczekiwanie od uczniów albo od studentów, że oni mi coś zapełnią. To jest moja robota. To jest tak, że to jest dla mnie nadużycie drugiego człowieka. Jeżeli takie coś mówię, to tak. Padło tutaj pytanie, czy nadal się czujesz czasami samotny? Nie. Zobacz, dzisiaj przed chwilą, godzinę temu, siedziałem z Walter przed kominkiem, napaliłem w kominku, siedzieliśmy, bo to jest taki rytuał, nie? I ja mówię, tej radości siedzenia przed kominkiem, albo lubimy zachody słońca, wychodzimy do ogródka i patrzymy długo na zachód słońca, tak jak mały książę. Najchętniej bym tak jak mały książę przesuwał to krzesło dalej, żeby zachód. I ja tak mówię do Waltraut, przez 12 lat w klasztorze nigdy nie byłem tak szczęśliwy, jak właśnie siedzę z tobą i oglądam zachód słońca. To zupełnie właśnie dlatego mogę mówić o samotności, ponieważ ja jestem szczęśliwym człowiekiem właśnie, że mogę i teraz przeżywać życie naprawdę w pełni oddechu. Nie muszę ciągle się pytać, coś mnie żera i Panie Boże, o co ja zrobiłem? Przecież ja mówię każdego dnia brewiarz, ja odmawiam każdego dnia różaniec, ja staram się pół godziny co najmniej medytować, ja staram się, cały czas czytam książki. No co jest, co nie gra ze mną? Przecież jestem fair w stosunku do Ciebie, nie robię żadnych świństw i tak dalej. Co nie gra? Jeszcze teraz tych pytań nie ma, nie? Dlatego to absolutnie. Słuchaj, a może po prostu ty nie miałeś powołania nigdy do celibatu? To na pewno. Czyli gdzieś ktoś czegoś nie rozpoznał na etapie seminarium. Dlatego już powiedziałem, ślepy ślepego wiódł, to jest tak, że... Mhm. Ale wiesz, to tak delikatna sprawa, bo na przykład, wiesz, ja mówię, wiesz, to jest to teraz z pozycji do 30 lat, to na pewno nie miałem do celibatu. Ale cały czas, jeżeli wiesz, porównać, jeżeli wziąć na przykład, możemy później porozmawiać, co już robiłem w parafii, ale ja cały czas angażuję się w każdej parafii, w której jestem i to mi daje nieprawdopodobną radość w czasie wolnym właśnie pracować dalej, czy z ministrantami, czy w tym. No to wiesz, to jest tak, że do celibatu w żadnym wypadku nie miałem, ale miałem bardzo silne powołanie do duszpasterstwa i to jest bardzo silne powołanie. I zdolności, które Pan Bóg mi dał, żeby pracować w duszpasterstwie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mając 19 lat, wiesz, to jest ciężko sobie wyobrazić, ale w wieku 19 lat, wiesz, ja naprawdę miałem początek kamieni na szaniec, zaczyna się takim wstępem i to jest tak, że dla tych chłopaków najważniejsze, co było, to była... braterstwo i służba. I to było dla mnie tak absolutnie realne, że to jest życie będę miał tylko wtedy, mogę spełnić się jako człowiek, gdy właśnie braterstwo i służbę urzeczywistniał, nie? No to było tak, że wiesz, to, że do celibatu nie miałem, to przyszło z czasem. To przyszło z rozwojem. Ale wtedy w wieku 19 lat czy 24, jak składałem śluby wieczyste,
to było dla mnie absolutnie wszystko zintegrowane. To nie było, dosłownie nie było najmniejszych tych. Ale nie widziałeś wcześniej, że księża są samotni? No wiesz, jak się wyjeżdżało. Właśnie, wiesz, to nie było uczciwej rozmowy, o w ten sposób. Jak się wyjeżdżało do parafii, no to wiesz, wikary zawsze stawiał kawę, chodź po mszy, napijemy ci kawę. No to się działo, się gadało się o pierdołach, za przeproszeniem. Wiesz, to nie było takie uczciwe rozmowy. Tak samo, no proboszcz, no to jakoś też nie było. Też wiesz, jak zespół braćmi, to tak czasami się usłyszało się u starszych, a samotka mi dotyczy, dokucza, ale na przykład samotka dokucza, no to takie było takie słowo, o samotka mi dokucza. No i dobra, no ale powiedz teraz, jak sobie dajesz radę? A to już nie, to już wiesz, to było tak, zawsze było tak, że właśnie ja mówię, najbardziej samotny się czułem w klasztorze, bo to każdy się zamyka i tak, o samotka mi dokucza, ucieka do pokoju i z głowy. To także właśnie takie wiesz, szczerej rozmowy, jaką jest na przykład jaką teraz my sobie prowadzimy, albo te, jak, wiesz, jak codziennie z Waltraud mam, to wiesz, to jednak to się ślizga ślizga się po powierzchni. To nie było tak. To nie było takiej uczciwej rozmowy, ty uważaj, bo to jest tak, że musisz sobie uświadomić, będziesz zdychał na przykład, będziesz chodził po dzielnicy i będziesz patrzył ludziom w okna. A to tego mi nikt nie powiedział, żeby nie tak wyglądało, nie? Dobra, ja tylko chciałam uprzedzić, że za pewien rodzaj komentarzy tutaj po prostu blokuję na kanale. Tanker się właśnie o tym przekonał. Przepraszam, nie lubię tego robić, ale na dyskusję na pewnym poziomie tutaj nie zgadzam się. Powiedz, bo tutaj się pojawiają pytania, one się pojawiały kilka razy. Czy ty w ogóle byłeś zakochany kiedyś przed seminarium, czy nie? Byłem, ale to było na takim, wiesz, poziomie 15-16-latka, nie? Mhm. Także to, wiesz, to takie zakochanie, które naraz rozwala cię zupełnie. No to właśnie miałem, jak poznałem Waltraud. To jest tak, że to po prostu to było, wiesz, jak ja teraz patrzę, to właśnie, no to właśnie na poziomie 15-16-latka, tak, ale... A powiedz o tym pierwszym spotkaniu z Waltraud, bo... Co było pierwsze? Czy pierwsza była ta samotność, czy pierwsza była Waltraud, czy to się spotkało? I wiesz, i mnie interesuje. No dobra, na razie to, bo nagmatwam pytań. Okej. Okay. Nie, to było bardzo. Wiesz, to było takie absolutnie, to był klasyk, nie? Bo to nie było nic takiego. Pracowałem w szkole w Monachium, a potem przeniosłem się pod Ulm i to tak, że też chciałem iść do szkoły. Ale na przykład czułem, że w seminarium, no wiesz, no znowu ślepy ślepego prowadził. No ci, którzy nam prowadzili na przykład wykłady, no to oni nigdy na przykład nie uczyli religii, nie? I prowadzili wykłady z nauczenia religii. No to właśnie to było takie coś na przykład. To tak, że nie mieliśmy zielonego pojęcia i tak czułem, że po prostu, że muszę no trochę podszkolić swój warsztat normalnie katechetyczny. I także poprosiłem proboszcza, żeby mi skontaktował z kimś, który przychodził na hospitację do mnie. I on mówi, tu mamy bardzo dobrą nauczycielkę, która wykłada też dla nauczycieli religii. No to tak, że tam będzie się ojciec najlepiej się czuł. I także spotkaliśmy się z Waltraud. No i to, wiesz, to było tak, że pierwszy rok to była normalna praca, po prostu, że wiesz, robiłem konspekty i tak dalej. Dużo żeśmy rozmawiali o wierze. Co zauważyłem właśnie, co mnie przyciągało, mogłem z Waltraud rozmawiać o Panu Bogu, o wierze w taki szczery sposób, wiesz, że po prostu po prostu rozmawiamy, jak ty to widzisz i jak ty odczuwasz, co... No wiesz, tak jak mówię, w klasztorze każdy zamyka się w pokoju i nie ma miejsca na to, żeby porozmawiać, jak ty w sumie Pana Boga teraz po 60 latach odczuwasz, nie? To jest tak, że on może mi powiedzieć, jakie są tego wyniki tabeli mistrzów, no i to z tym się dobrze znali, ale nie, żeby o Panu Bogu rozmawiać, nie? I to jest tak, że naraz po prostu miałem szansę rozmawiać z kimś, kto naprawdę tak samo jak ja szuka kontaktu, żywego kontaktu z Panem Bogiem. To też było dla mnie takie nieprawdopodobne, jest poszukiwanie cały czas kontaktu z Panem Bogiem. Ja chodziłem na przykład, odwiedzałem wiele innych klasztorów, jeździłem na rekolekcje do jezuitów, do benedyktynów,
próbowałem na przykład medytacji dzen, próbowałem różnych medytacji, żeby po prostu, żeby znaleźć kontakt z Panem Bogiem. Prowadziłem też grupy charyzmatyczne, myślałem, że właśnie, że grupa charyzmatycznych to są te dary, także to po prostu, wiesz, cały czas byłem w poszukiwaniu do kontaktu z Panem Bogiem i naraz mam kogoś takiego, że ja mogę normalnie z nim rozmawiać i ona mówi mi, jak ona szukała, jakie na przykład, jakie doświadczenia miała w grupach charyzmatycznych ona, jakie ja. To było takie cudowne nareszcie mówić z kimś o Panu Bogu, nie? To właśnie w ten sposób to się narastało. Pamiętasz ten moment, kiedy sobie uświadomiłeś, że jesteś zakochany? Bo ja się domyślam, że dla księdza pobożnego, wierzącego, który nie planuje żadnych przygód, to jest, kiedy świecki odkrywa, że jest zakochany, to jest bardzo fajne uczucie. Dla księdza domyślam się, że no to nie jest fajne. Nie, nie, pamiętam dokładnie. To był 17 stycznia 2001 rok. Uświadomiłem sobie, że jestem zakochany. To akurat przygotowaliśmy lekcję, po prostu rozmawiałem z nią i wyjechałem. I uświadomiłem sobie, że nie chce mi się wracać do klasztoru. Że mówię, po jaką cholerę ja tam pojadę i znowu, wiesz, chłopaki będą siedzieli w pokojach, a ja będę po prostu siedział i płakał, nie? Że to jest tak, że wiesz, to był taki piękny pobenedyktyński klasztor z widokiem na Alpy. To było takie piękne miejsce, że ja do dzisiaj tak pięknego, nigdy nie mieszkałem tak pięknie. No teraz też ładnie mieszkam, ale to wiesz, takim widokiem na Alpy i tak dalej. I pamiętam, patrzyłem na te Alpy i łzy mi same leciały, bo ja mówię, nie ma nikogo, z którym bym mógł o tym porozmawiać. Patrzę na to piękno tych Alp w zachodzącym słońcu i jestem sam z tym wszystkim. Nie ma nikogo, a wiem, że obok są kilku współbraci, mieszka w pokojach, nie? I dlatego po prostu naraz uświadomienie sobie, ja kurczę, no nie chcę, no i to wiesz, to uświadomiłem sobie to, no to i naraz, wiesz, zimny pod, nie? Bo w takim razie, kurczę, coś nie gra. Jeżeli ja teraz nie chcę do klasztoru wracać, nie chce mi się, to coś nie gra. No i zaczęło się piekło. To zaczęło się piekło, które trwało od tego miejsca, trwało około 7 miesięcy, nie? To było tak, że to po kolei, to nie wiem, czy dadasz następne pytanie, czy nie, czy... mów. Mów o tym twoim, tak, bo chcemy poznać właśnie ten najtrudniejszy moment, tak? To twoje odkrycie, zmaganie się z tym odkryciem, domyślam się, że próbę tego, nie wiem, ucieczki, walki, no chciałeś być księdzem nadal, to nie jest tak, że rzuciłeś to. Dla mnie nie było nawet, że chciałem, tylko po prostu było dla mnie jednoznaczne. Ja na ślubach wieczystych przyrzekłem Bogu, że do śmierci wytrwam. To jest tak, że to po prostu nawet, wiesz, chcesz, nie chcesz, ale po prostu złożyłem przysięgę. I tą przysięgę złożyłem zupełnie świadomie. To nigdy, wiesz, to nie było tak, że ktoś mnie do tego jakoś namawia i tak dalej, tylko że po prostu dla mnie nie było innej opcji. To w ogóle nie wchodziło w opcję, a teraz, wiesz, jeżeli już teraz, wiesz, uświadomienie sobie, zakochałem się, mówię, o kurka, no to już teraz będzie ciężko. W ten sposób, że teraz będzie ciężko. I wiesz, tak zaraz patrząc, no to może ucieknę gdzieś, wiesz, do innego klasztoru i tak dalej, że po prostu poproszę o ten, poproszę o przyniesienie i tak. I wiesz, to było dla mnie, to nie było tak, że wiesz, uświadomiłem sobie, że ja po prostu Waltraut, jestem zakochany w Waltraut, to było przede wszystkim czymś strasznym. To nie było takiego, że teraz, wiesz, dostałem w skoronkach, tylko czymś strasznym i zaczęła się właśnie. No to zaczęło się, po już wtedy już, wiesz, to już szło tak z górki, w tym sensie, że w mojej głowie wszystko było cały czas w ten sposób. Ja przyrzekłem Panu Bogu, dalej odmawiam brewiarz, mówię różaniec każdego dnia, medytuję, wiesz, oczywiście tak samo wtedy to jeszcze tego post i tak dalej. Naprawdę cały ten, że ja jestem Panu Bogu wierny i teraz tego czekam, żeby ta próba, że to traktowałem jako próbę, że ta próba przejdzie. No bo przecież u wielu świętych było ten święty Jan od Krzyża, że
nocy ciemne doświadczenie. Nie? My teraz mama się ma doświadczenie mojej nocy ciemnej. Teraz moja miłość do Boga zostanie wystawiona na próbę, ponieważ kocham Waltraud, ale Pan Bóg mi wtedy pomoże. No i to jest tak, że właśnie cały czas, wiesz, ja cały czas jestem wierny Panu Bogu, odmawiam wszystkie modlitwy, to jest tak, że nie było tam u mnie żadnych jakichś kombinacji. Niektórzy chłopaki mówili, że oni zamieniają brewiarz na dziesiątkę różańca, ale to u mnie nie było. To jest tak, że to nie było tego takich numerów. Ale w głowie było tak, ale mój organizm zaczął po prostu strajkować. I to było takie coś, że właśnie mój organizm mówił mi coś innego. Poradzało się tym, że zaczęły się problemy ze snem. I to było takie, że po prostu, że problemy ze snem, że po prostu źle, nie mogłem spać. Nie? I to jest tak, że przez tygodnie, przez miesiące coraz gorzej. Na końcu to było tak, że ja chyba z 10 dni to spałem tylko tak, dosłownie tak, tylko budziłem się i wstawałem. A to te ostatnie dni to było tak, że to było takie najgorsze. Potem przyszły problemy ze snem. Ogólnie właśnie ten ból serca. Potem przyszły wymioty. To tak, że ostatni miesiąc to prawie nic. Co ja zjadłem, to musiałem wymiotować. Nie? To jest tak, że po prostu, że to. I cały czas zastanawiałem się, kiedy ta próba przejdzie. I zastanawiałem się też, kurczę, kiedy Pan mi właśnie pomoże, bo teraz, wiesz, no pamiętam, że wtedy modlitwa to była wtedy ta walka z Bogiem Jakuba, z Bogiem przy potoku Jabłów. To było w kaplicy siedziałem i wiesz, to krzyczałem. To było naprawdę straszne i to się ciągnęło. To się po prostu ciągnęło, że zauważyłem też, że naraz potem już przestało, nie potrafiłem wypowiadać słów, że siedziałem z brewiarzem i nie stać mnie, nie potrafiłem, wszystkie te słowa były dla mnie tak jakieś puste, że nie potrafiłem się tym w ogóle modlić. Ja mówię, co, to, i nawet nie to, że nie puste, może źle było, po prostu zauważyłem, że nie potrafię wypowiadać słów, że stałem przed tabernakulum, klęczałem, leżałem krzyżem, I próbowałem Ojcze Nasz mówić i nie dawało. I naraz wtedy właśnie jedyne, co wtedy pomagało mi, to dosłownie takie bardzo całym moim ciałem, tylko się dosłownie tak jak Żydzi, co się pochylają i tak modlą, to ja po prostu bez jakiegokolwiek, z takimi jękami tylko się modliłem, ponieważ czułem, że nie potrafię w tym bólu, nie potrafię wypowiedzieć słowa, że każde słowo, które wypowiem, będzie za słabe. Nie? No i potem było tak, że ja starałem się, no oczywiście chodziłem po wtedy, znaczy w ogóle cały czas byłem w tym, miałem kierownika duchowego i tak dalej i też starałem się, no wtedy bardzo dużo z nim pracowałem, wtedy poprosiłem też o terapię, diecezja mi pozwoliła, żeby zacząć terapię. No ale to jest tak, że terapeuci mi dawali wskazówki, a ja wiesz, nie mogę spać, nie jem, wszystko wymiotuję i też nie potrafię. Ja mówię, siedzę w kaplicy godzinę i żadne słowo, tylko się kiwasz, ponieważ żadne słowo nie wychodzi. Nie idę tak tydzień w tydzień. Po prostu wiesz, w głowie było, wszystko było, ja jestem Bogu poświęcony, Pan Bóg powiedział dla mnie, to mnie tak, ja to powiedziałem do Niego tak. I co jest ze mną, co się dzieje ze mną, nie? Wtedy był ten film Matrix w kinach i pamiętam, że wtedy czułem, naraz mówię, Boże, a może to wszystko jest w Matrixie? Wątpiłem we własny rozum, nie? Mówię, kurczę, a może rzeczywiście jestem w Matrixie? Że to wszystko to tylko sobie wymówiłem, a ja jestem w Matrixie. A teraz po prostu poznaję, że jestem w Matrixie. Ale nie wiem, w Matrixie to chociaż przychodzi do innego wymiaru. A gdzie jest ten mój drugi wymiar? I potem pamiętam, że byłem na takich... Byłem na... na szkoleniu wikariuszy. To były takie dwa tygodnie w jednym klasztorze. I tam znowu zadawałem, ciągle krzyczałem do Boga, co jest ze mną nie tak. I wtedy upadłem... I przestałem
oddycha, zacząłem się dusić, nie, na ziemi. I wtedy pamiętam, to był ten taki, widzisz, to jest to, co... To było takie... Jeżeli mówimy o nowym narodzeniu, to był ten taki moment. Upadłem, zacząłem się dusić i wtedy tak czułem, że już odchodzę. I powiedziałem do Pana Boga, dobra, w porządku. Jeżeli teraz chcesz, żebym odszedł, to jest w porządku. To jest w porządku. Absolutnie byłem tego, że uduszę się, nie? Ale tak powiedziałem do Niego, ale jeżeli chcesz, żebym żył dalej, no to będziemy grali to inaczej. To jeżeli będziemy dalej, to już tak, że to już nie będzie to dziękuję Ci, ale to wtedy już nie, to już będzie trochę inaczej będziemy grali, nie? To nie będzie to takie, to będziemy grali wtedy już na, to już będzie trochę na innych zasadach. To już nie będzie tego takiego naiwnego, wiesz, zaufania, że o, Ty powiedziałeś do mnie tak, czyli wszystko będzie, oczekuję od Ciebie, tylko po prostu wtedy będę patrzył, jakie Ty mi dałeś inne na przykład też możliwości do bycia normalnie, do życia, nie? A to był taki, naprawdę wtedy na tym, pamiętam, leżałem na ziemi i byłem całkiem świadomy, dobra, teraz jestem gotowy, jeżeli chcę, żebym umarł, to jestem w porządku, ale jeżeli przeżyję, to będzie trochę inaczej. I to było przejście. Powiedz mi, czy Waltraut wtedy wiedziała o tym, co się w tobie dzieje? No tak, ja powiedziałem jej, że jestem zakochany w niej, nie? I ona widziała, że każda próba zbliżenia, no to ja odskakiwałem do tyłu, nie? To było tak, że to... Wiesz, ona chciała mnie objąć, że jest ze mną, a ja mówię, nie chcę tego. To oczywiście. Wiesz, to było cały czas... Czułem się potem wszystkim. No to wiesz, to jest walka Jakuba z Bogiem. To jest dlatego, jeżeli Pismo Święte właśnie to jest takie cudowne, że ja potem czytałem ten fragment tej walki Jakuba, dosłownie to był dla mnie ten fragment, który mnie potem towarzyszył przez 3-4 lata. To był najważniejszy fragment całego Pisma Świętego. Nie? Bo czułem się, że to było nie fair. O, w ten sposób tak odbierałem wtedy, że Pan Bóg posłał mi ze mną nie fair. To są mocne słowa, ale tak odbierałem wtedy właśnie. Nie miałeś poczucia wtedy, że krzywdzisz trochę Waltraut? Ja miałem poczucie, że wiesz, że ja Waltraut krzywdzę. Wiesz, ja miałem świadomość, co mnie naprawdę... Wiesz, ja wtedy jak leżałem na ziemi, tak nawet była taka myśl mi przeszła, że w sumie w tym całym bólu, który teraz noszę, to umrzeć nie byłoby taka zła opcja. Ponieważ miałem świadomość nie tylko, że co walta, ale przecież, wiesz, no, cała rodzina mnie kochała i była szczęśliwa, że jestem księdzem i że to jest, robię coś, co ludziom przynosi radość, dobro i co mnie też raduje, nie? Wiesz, świadomość, samo to, wiesz, ja zanim wystąpiłem te kilka miesięcy takiego tej walki, no to wiesz, ja wtedy też pisałem z dziesiątkami ludzi, ze współbraćmi, ze znajomymi, z ludźmi z parafii. I oni wszyscy mówili, ty Konrad, no nie wygłupiaj się, przecież kurka, takiego księdza jak ty, no to gdzie znajdziemy? No jak ty teraz wystąpisz, no to kurczę, no to... Wiesz, to ja miałem świadomość, że nie tylko, wiesz, Waltraut, nie tylko rodziny, ale po prostu tych ludzi, którzy po prostu mi zaufali, że ja naraz, że wiesz, sama ta świadomość, że ja przez takie coś, to ja wezmę, dam znać, że wtedy tak sobie widziałem, że ja zdradziłem, że ja zdradzę Jezusa, że ja zdradzę Boga, nie? Że ja ludziom mówiłem kazania, a wtedy wszyscy powiedzą, ty co on pieprzył? To przecież to było wszystko tylko zmyślone. A ja mówię, przecież to nie było zmyślone. Wiesz, to nie tylko, że ja krzywdziłem, tylko ja miałem świadomość, że cały świat krzywdzę, nie? Łatwo jest tutaj wydać taką prostą opinię, które się gdzieś pojawiały, nie? Że to wcale nie była miłość, to było pożądanie chłopaka, który pierwszy raz kogoś takiego poznał. Oczywiście pożądanie, to oczywiście należy do tego, ale to jest taka sytuacja, że to jest nie było najistotniejsze. Nie? To jest... Konrad, powiedz, bo to jeszcze nie był koniec tej historii, bo z tego co wiem, to po tym jak
po tym momencie, kiedy straciłeś ten oddech, kiedy miałeś poczucie, że zaczyna się coś na nowo, to jeszcze nie był ten moment, To był taki moment, bo ja cały czas działałem w parafii, czyli ja miałem normalne zbiórki ministranckie, miałem szkołę, miałem, wiesz, wszystko. I po tym takim właśnie, jak myślałem, że zejdę, to było dla mnie jednoznaczne, że to już trzeba powiedzieć, teraz nie będę dalej próbował dalej ciągnąć to wszystko, tylko że wtedy było dla mnie jednoznaczne, Pan Bóg mi daje znać, no teraz już koniec, to już nie, teraz nie będziesz dalej, wiesz, do szkoły chodził, takim, wiesz, kołowrotku dalej robił, tylko ty teraz idziesz do proboszcza, idziesz do superiora, idziesz do prowincjała i mówisz, coś się ze mną dzieje, ja muszę przemyśleć na nowo moje całe życie zakonne, nie? I to właśnie to było to, że jak potem, jak po tym szkoleniu dla wikarych, no to pierwsze, co poszedłem, to zadzwoniłem do prowincjała, do rozmowy z tego z proboszczem i tak dalej, żeby zastępstwa zorganizował. I właśnie to było to, że od tej pory, tylko że wiesz, wtedy to było tak, że ja nie byłem do niczego zdolny. To tak, że przez 3 tygodnie to ja byłem jak zombie, nie? To jest taka sytuacja, mój brat mnie wtedy uratował, bo mówi, ty stawiam dom, pomożesz cegły nosić. I także dwa tygodnie nosiłem cegły i to było dla mnie najlepsze, co mogło mnie spotkać, nie? Że właśnie bezmyślnie od rana do wieczora piasek, cegły, beton i takie coś, żeby... No i potem, właśnie te decyzje i wiesz, dla mnie to była też taka sytuacja, że ja sobie myślałem, może właśnie mentalność niemiecka na mnie tak zadziałała, że po prostu, że w Polsce gdybym był, no to byłoby inaczej, a przez to, że byłem w Niemczech, no to wiadomo, mentalność, Niemcy są skryci i tak dalej, no to by było lepsze. Dlatego poprosiłem zaraz właśnie, żeby wrócić do Polski, żeby po prostu być w klasztorze w Polsce. Nie? I to właśnie to było tak, że... I wróciłeś do Polski. Wróciłem do Polski i byłem właśnie i chciałem się znowu odnaleźć w Polsce. Nie? To jest tak, że... Ja muszę znowu już wrócić, rozumiesz, jestem kobietą, tak? I tutaj nie, też... nie, ale wiesz, no to jest tak, że to jest... Są tutaj kobiety, wiem, że są tutaj też żony byłych księży. Mhm. Nie muszę o to zapytać, bo z jednej strony wiedziałeś, że jesteś zakochany w Waltraut, mhm. Z drugiej strony domyślam się, że wiedziałeś, że ona też w jakiś sposób odwzajemnia to uczucie, mhm. A jednocześnie wyjechałeś i nie było wiadomo, czy wrócisz, rozumiesz? Jakby ta jej sytuacja też, domyślam się tutaj, była dramatyczna. Miałeś świadomość tego, na co ją wystawiasz w tym momencie. Tak, cały czas. Bo ona też jest wierzącą kobietą, więc ona wiedziała, że tak naprawdę dobre by było, gdybyś nie wrócił, chociaż całe jej serce krzyczało, żebyś wrócił, tak? Tak jest. I to właśnie mówię, ja byłem bliski zwariowania. To był taki moment, że ja wtedy wątpiłem we własny intelekt. Dosłownie, to jest tak jak, to trzeba tutaj coś przeżyć i naraz, wiesz, potem oglądasz Matrix i myślisz, kurka, to jest film o mnie, nie? I ja jestem w środku. Ja myślałem po prostu, to było dla mnie coś tak strasznego, te tygodnie, miesiące później, jak wyjechałem i tak dalej, że ja, wiesz, cały czas miałem świadomość właśnie, ile bólu przynoszę Waltraut, przynoszę innym, cały czas, takiego bólu niezawinionego albo niechcianego, absolutnie niechcianego. Ten ból, który jej zgotowałem tym. No i wiesz, no to ja mówię, ja byłem bliski zwariowania. To jest tak, że to jest, ja wiesz, wstawałem rano i patrzyłem się, a może ta ręka nie istnieje. I może to wszystko jest, to nie były takie pytania, że a może, tylko rzeczywiście, a jeżeli to nie istnieje, to gdzie jest rzeczywistość? Po prostu jest cały mój konstrukt, który sobie wypracowałem przez dziesiątki, setki godzin modlitwy, medytacji, cały mój konstrukt naraz się zwalił. To jest tak, że po prostu wiemy, to gdzie tu jest prawda, nie?
gdzie tu jest realne życie. Nie, to ja miałem cały czas świadomość. I wiesz, wyobraź sobie coś właśnie, że nie dość, że cały czas walczysz z Panem Bogiem i z drugiej strony masz świadomość, ile przyniosłeś też cierpienia i przynosisz cały czas cierpienia Waltraud albo innym, albo wiesz, czy rodzinie i tak dalej. To przecież to nie było tak, że... Nie bałeś się, że ona powie dość, za dużo mi sprawiłeś bólu, nie chcę cię już dłużej znać? No oczywiście się bałem, to oczywiście, to wiesz, dlatego ja mówię, to było nie, wiesz, ten ból, jaki przeżywałem codziennie, to był nieprawdopodobny. Oczywiście, oczywiście. Pobyt w Polsce nie pomógł. Nie pomógł, nie. Jak to wyglądało, kiedy zdecydowałeś, że jednak odchodzisz? No wiesz, ja cały czas, będąc też w Polsce, dużo rozmawiałem, starałem się rozmawiać ze współbraćmi i tak dalej. I wiesz, i starałem się właśnie to jeszcze raz, wiesz, spojrzeć, ja mówię tak, z odstępu i tak dalej. No ale później, jak już uświadomiłem sobie, że będąc w klasztorze, nie będę szczęśliwy, że po prostu to nie jest to życie, które by mi dawało no szczęście, inne nie. Że po prostu, że będąc w klasztorze, zdechnę wewnętrznie. Że zdechnę, po prostu zdechnę. No. To jest najlepiej, będzie oddawało moim. No to powiedziałem sobie, właśnie to już teraz, wiesz, to już teraz, właśnie to było to, że powiedziałem sobie jasno, po bycie w Polsce i tak dalej, będę dalej w klasztorze, zdechnę. Czyli trzeba coś robić. No to teraz pierwszy, co jest, nie wiem, co będzie mnie czekało dalej, bo tu wiesz, w klasztorze też tam ciągle mówiło, dopóki jesteś księdzem, no to wiesz, za sutanną to wszyscy lecą, wszystkie kobiety lecą, a potem jak wyjdziesz sam, no to będziesz, to jest prawda, rozmawiałem też z wieloma kolegami, którzy właśnie byli księżmi i tak dalej, i mówią, ty Konrad, nigdy nie miałem tyle powodzenia u kobiet, jak byłem księdzem, to później, to jest, potem pracowałem normalnie, to nikt się z tobą nie oglądał, ale jak byłem księdzem, to ta sutanna działa tak. I wiesz, i to jest cały czas się mówi w ten sposób też w klasztorze, jak opuścisz klasztor, to zobaczysz, Pan Bóg cię skaże po pierwsze, a po drugie zobaczy, że to nie jest takie fajne, bo to zobaczy cię bez sutanny i wtedy czar pryśnie, nie? To też miałem świadomość, że to może tak się zdarzyć, ale właśnie to było to. Od tego momentu, jak wtedy właśnie mówię, jak myślałem, że zejdę na tej podłodze z tego, że się uduszę, to powiedziałem sobie, że teraz już nie będę z Panem Bogiem, teraz wiesz, robił coś takiego, to może pomodlę się dwa różańce dziennie albo trzy różańce dziennie, żebyś mi pomógł. Tylko, że to okej, tutaj zdechnę, czyli po prostu idę dalej, nie? I wtedy wiesz, zgłosiłem się do prowincjała, zgłosiłem proboszczowi i tak dalej. I wiesz, poprosiłem o ten, o laicyzację, poprosiłem o właśnie, że o zwolnienie ze ślubów. I dopiero wtedy pojechałeś po ten samochód do Niemiec, do Waltraud? Tak. I to jest tak, że. Zresztą to było tak, że to wtedy tydzień przed tym pojechałem, bo wtedy była taka sytuacja. W Polsce brakowało samochodów, brakowało. No zawsze lubiliśmy samochody niemieckie. Ja jeździłem Volkswagenem i wszyscy mówili, ty, to weź przywieź się do prowincji ten samochód. No to pojechałem tam i przepisałem właśnie na prowincję, żeby w Polsce ten Volkswagen jeździł. To było takie. Powiedz mi, czy ty się... Przeciągniemy trochę, proszę Państwa, powyżej tej godziny, ale myślę, że nikt się tutaj o to nie obrazi dzisiaj. Konrad, powiedz... Odejście od kapłaństwa jest oczywiście ogromnym ryzykiem duchowym, ten cały wymiar rozumiemy, ale jest też ryzykiem takim czysto fizycznym i ludzkim, tak? Bo trzeba z czegoś żyć, po pierwsze, trzeba zupełnie na nowo zorganizować sobie życie, takie świeckie, od którego odszedłeś mając naście lat, jakby też nie masz pewności, że ta relacja, której ufasz, czy zaufałeś, że ona wypali, tak? No przecież... Ludzie się rozstają po 3 miesiącach albo po roku, no bo to nie jest to. Towarzyszyły ci takie lęki? Jak to wyglądało? To jest... Zadajesz bardzo dobre pytania. To chcę twój warsztat dziennikarski teraz wziąć. Bardzo dobre pytania. Właśnie te lęki towarzyszyły, to były nieprawdopodobne. To było tak, że wiesz co... Tylko, że ja byłem... Wiesz co? Tylko, że ja miałem cały czas te lęki właśnie, że to mogło nie wypalić też, nie? Ale wiedziałem, wiesz co, takie było takie poczucie, ja teraz żyję trochę inaczej, bo wcześniej to było takie, wiesz co, ciągle takie życie z łaski Bożej, że Panie Boże,
O, nie zmówiłem różańca, to jeszcze wstaję, zmówię różanie, żebyś mnie nie pokarał, żeby tam, żeby nie odebrał im swojej łaski. A tutaj to było takie, wiesz co, naraz to przeżycie było takie, okej, okay, no dobra, to zaczynamy, no zobaczymy, co będzie, nie? Ale to takie nie, wiesz, bez takiego czegoś, że o, ja wiem, że Pan będzie ze mną, ponieważ odczułem właśnie, że Pan nie jest ze mną, że Pan mnie zostawił też, nie? To nie było też takiego, tylko że po prostu, no to dobra, zaczynamy tak, jak 8 miliardów ludzi na świecie, wiesz, bez tego klosza klasztornego. I to, wiesz, to było cudowne, wiesz, to wiesz, jak ktoś by mnie wtedy widział, no wiesz, ja, na przykład gotowanie, no przecież ja umiałem co ugotować, to herbatę tylko umiałem gotować, nie? No co w klasztorze umiesz? No nic nie umiesz. No to wiesz, no naraz ugotować coś, no to cokolwiek. Moja teściowa mi wtedy bardzo dużo pomagała, ona jest dobrą kucharką, także wiesz, dzwoniłem do niej, ty teraz gotuje mi się coś, co mam teraz zrobić, nie? Czy do mamy dzwoniłem, ty, ale w każdym bądź razie to była taka sytuacja. Pamiętam, jak poszedłem pierwszy raz do sklepu samoobsługowego i chodziłem wśród półek i dosłownie godzinę chodziłem i czytałem, co można by zrobić z tym, co jest w puszce i tak. O, groszek zielony, o, to można ugotować. Nie, to jest gotowane, to nie muszę gotować. O, to może wezmę i coś zrobię. I wiesz, po prostu to było zupełne takie, no wiesz, to 30-letni facet, a jak dziecko, nie? Zupełnie bezradne. I to było straszne, nie? Potem szukanie roboty, to było też takie głupie, ponieważ właśnie to jest to, że pamiętam na przykład takie też bolesne sprawy. No, co możesz zrobić? No to już poszedłem do tego, do biskupa, to już mówiłem, to też była taka historia, to jest może inny, nie, jak to jest taka ciekawostka, ale właśnie no nie miałem szansy pracować ani jako nauczyciel religii, ani jako katecheta, ani wiesz, w Niemczech można pracować jako referent parafialny, czyli w Niemczech bardzo dużo ludzi pracuje w kościele normalnie jako, czy nie, to było zamknięte. Chciałem pracować jako pielęgniarz w szpitalu prowadzonym przez siostry zakonne. Poszedłem na rozmowę, oni mówią, one się pytają, no dobra, ale ksiądz nie ma jeszcze laicyzacji. No nie mam, no czekam na to. A to nie, to. My będziemy się za księdza modlić, ale. No i tak, że wiesz, że po prostu wiesz, naraz, dopóki jesteś w klasztorze, to jesteś w takiej bańce i to takie jest fajne, że o, możesz robić karierę, możesz promować, po prostu są możliwości, to jest większa parafia, wiesz, takie były robione różne nadzieje, nie? Potem wychodzisz i jesteś tak bezradny po pierwsze i tak czujesz, że ten cały, ten magister teologii to jest tak nieistotny w normalnym życiu, że no właśnie ja mówię, to był jeszcze taki był ciężki moment w Niemczech, gdzie nie było bardzo małe bezrobocie i nie można było roboty znaleźć. I to jest tak, że ja znalazłem pracę na poczcie i tam pracowałem jako listonosz 2 lata. Nie? To właśnie to było to, że to mi też postawiło na nogi. Właśnie ta praca na poczcie to taka dobra robota dla mnie. Wiesz, magister teologii, doktor teologii, profesor teologii są dokładnie tak samo bezużyteczni i nieistotni w normalnym życiu. Powiedz, a miałeś taki moment zawahania, że jednak Waltraut to nie był ten wybór, czy akurat tego nie było? A nie, to podejrz, my jesteśmy małżeństwem 27 lat, to oczywiście, że było, to jest tak, że to należy do tego, to nie, to jest tak jak małżeństwie, to już jest. To nie jest tak, że potem wiesz, że Pan Bóg, jesteśmy razem i cały czas. Nie, to tak w małżeństwie. To... Czyli normalni ludzie. Ludzie, którzy są małżeństwem, mogą powiedzieć, oczywiście te pytania należą do tego. No. Powiedz mi, bo tutaj pojawiają się pytania o to, jak wasze rodziny przyjęły to, jak znajomi przyjęli, czy byliście oskarżani o jakąś zdradę, czy mieliście jakąś pomoc, wsparcie, czy nagle ten cały świat, który was otaczał, zniknął i udawał, że nie istniejecie. Jakby nie chcę wchodzić w rodzinne szczegóły, bo też możecie nie chcieć o tym mówić, ale tak mniej więcej, jak wyglądała ta sytuacja wokół was. Czy zostaliście sami, czy nie? Nie, na szczęście. I to wiesz, to była taka ciekawostka, bo z klasztoru odwiedziło mnie 3 współbraci, nie? I proboszcz. I to było wszystko. A rodziny, wszystkie rodziny powiedziały i cierpimy razem z wami, że musiałeś się podjąć taką decyzję, ale
ale rodziny trzymały się z nami. To miałem to szczęście. Mam szczęście do mojej rodziny i Wata miała szczęście do swojej rodziny. Wiesz, oni wiedzieli też, że to nie było dla nas żadne, to było, wiesz, że to nie było jakieś że to nie była jakaś nastrój chwili, tylko że widzieli, przecież u mnie też widzieli, że ja zdychałem normalnie, nie? To jest tak, to jest właśnie, to mi wiesz co, to jest tak, to było piękne. To ja chcę podziękować właśnie mojej rodzinie i Wata rodzinie. Na przykład wiesz samo to, co Wata mówiła dwa tygodnie temu. I jak ja potem przyjechałem do Niemiec, jak gdy złożyłem papiery właśnie z prośbą o laicyzację i zwolnienie ze ślubów, przyjechałem do Niemiec, to pierwszy dzień jak przyjechałem po przenocowaniu, to razem z Walta to odwiedziliśmy wszystkich znajomych z parafii. Wtedy tutaj pracowałem. I także właśnie odwiedziliśmy, no po prostu ze wszystkich ministrantów, z którymi współpracowałem tego. I po prostu chciałem, żeby oni to ode mnie dowiedzieli się. I to było dla mnie, wiesz, ja też się bałem tego, no bo ja teraz jestem byłym księdzem, to jestem Judaszem, no to jestem zdrajcą i tak dalej. I to było dla mnie samego, ja sam byłem jeszcze jak zbity pies, to jest tak, że na ziemi i odwiedziłem wiele, wiele rodzin, które się zaangażowanych katolików, z którymi długo razem robiliśmy dużo pięknych rzeczy i oni wszyscy nas, wiesz, oni cieszyli się, że jesteśmy razem i nie było ani jednego głosu, że teraz idź. To było raczej z kilkoma współbraćmi, którzy powiedzieli, Konrad, tylko proszę nie dzwoń i nie pisz i tak dalej. To było to raczej, nie? Ale właśnie to jest to, że to jest ciekawostka, że jeżeli chodzi o miłosierdzie, to normalni ludzie są bliżej chyba Boga, mi się tak wydaje, albo bardziej miłosierni w każdym razie. Że to było tak, że oni... I to było tak, że po prostu, wiesz, samo to, że ludzie bardzo, bardzo radośnie, znaczy radośnie, nie radośnie, nie, przepraszam, nie radośnie, tylko bardzo otwarcie z nami obchodzili się i cieszyli się i tak dalej. Jeśli ktoś pytałby, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy, tutaj paru jest takich zablokowanych już uczestników, którzy mieli dobre rady, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy, to proszę Państwa, rozmawiamy o tym właśnie dlatego, żeby już się nie zdarzały sytuacje pod tytułem Konrad, nie dzwoń do mnie więcej, nie kontaktuj się z nami, zamiast Konrad można wstawić dowolne imię. Dlatego, że nawet jeżeli w oczach Boga jest coś grzechem, to jest sprawa między człowiekiem a Bogiem, a nie sprawa wspólnoty, która kogoś z tego powodu wyrzuca, piętnuje, czy coś w tym rodzaju. Konrad, powiedz, bo tu się tutaj też takie pytania pojawiały, będziemy powoli lądować, czy tobie nie brakuje czasem duszpasterzowania, czy nie tęsknisz czasem za mszą świętą, za tym wymiarem kapłaństwa? Oczywiście, cały czas. Dlatego, wiesz, ja... teraz należałoby następny temat. Widzę, że... Nie krępuj się. Opowiem taką... Byłem 2 lata po wystąpieniu. Byliśmy na wyspy fryzyjskie nad Morzem Północnym. To był w tym okresie wielkanocnym. I to tak, że... To była taka mały kościółek katolicki, do którego przyjeżdżał ksiądz tylko na Triduum, ponieważ tam nie było wspólnoty katolickiej. To była taka sytuacja, że jedynymi ludźmi, którzy tam przychodzili na mszę, to byli turyści. Bo to akurat okres wielkanocny, tak, że właśnie turyści przychodzili, no i proboszcz przyjeżdżał ze stałego lądu tam i odprawiał mszę. No i tak, zauważyłem, że na palmowej niedzieli ci kilku chłopaków tam poszło, czy chcieliby ministrować, ale to tak im nie bardzo szło. No i ja po to gadałem z tym proboszczem, to ogłośmy, że ja zrobię zbiórkę jeszcze w Wielki Czwartek, przygotuję tych, jeżeli właśnie, bo tam było dużo dzieci, dużo młodzieży i tak dalej. I to tak, że potem już w Wielki Czwartek zrobiłem zbiórkę z tymi ministrantami, przeczyściliśmy Wielki Czwartek, potem na Wielki Piątek, przed tym Wielkim Piątkiem zrobiłem zbiórkę, potem jeszcze zbiórkę przed Wigilią Paschalną i także potem na Wielkanoc to było taka piękna uroczystość, wiesz, tam, bo to się rozniosło po wyspie, że są zbiórki i tak dalej. Także naraz, wiesz, okazało się, że kupę tych dzieci to byli ministrantami albo byli. Także, wiesz, było piękne wejście, było wszystko, było kadzidło i tak dalej. Wiesz, to jest coś, co ja mnie po prostu, no, ja to
No ja się cieszę, ja to lubię. Watan mówi, jak ona, przecież przyjechaliśmy na urlop, tam mamy odpocząć, a nie żebyś teraz cały czas w kościele siedział. Ale po prostu to jest. Dlatego wiesz, no ja, my na przykład teraz, nasza sytuacja w parafii, no ja jestem odpowiedzialny już od kilku lat za ministrantów. Całkiem normalnie właśnie współpracuję w dekanacie z innymi odpowiedzialnymi za ministrantów. Raz w miesiącu prowadzimy nabożeństwa Słowa Bożego. Wiesz, ja jestem ogromnie szczęśliwy na przykład, że ja mogę mówić kazania. To jest dla mnie takie, wiesz, wielka radość, że jeszcze jak byłem wikarem, to często siedziałem tak, no, o czym teraz mówić, no o czym teraz mówić. Szukam w tych różnych pomocach duszpasterskich, żeby jakiś dobry temat, żeby jakiś przykład wziąć, że od tego przykładu muszę wyjść. Wiesz, teraz jak mówię kazanie, to jest takie fajne, bo ja po prostu mówię o tym, co przeżyłem w szkole, co przeżywamy teraz w parafii. Potem jeszcze jestem w supermarkecie, ludzie przychodzą. Fajnie pan powiedział to kazanie, to mi dało do myślenia. Wiesz, takie, to jest takie bardzo, bardzo takie fajne na ziemi teraz wszystko jest, nie? Ale oczywiście, wiesz, właśnie duszpasterstwa potrzebowałem, znaczy potrzebowałem, no to mi daje radość, nie? Tutaj pani Małgorzata, pani Magdalena, przepraszam, zauważa, że słusznie zresztą, że to nie jest tylko sprawa między człowiekiem a Bogiem, że grzech też rani całą wspólnotę. Wiecie, ja się tak zastanawiam, czy to nie jest czasem tak, że my dlatego tak bardzo źle reagujemy na byłych księży we wspólnocie, że trochę robimy sobie z nich kozła ofiarnego, tak? To znaczy, podkreślamy, jak strasznie oni są źli, bo wszystkie nasze świństwa wtedy wydają się mniejsze, prawda? I my sobie możemy zdradzać żony, oszukiwać naszych pracodawców, okradać naszych pracowników, no ale przecież to nie jest tak straszne jak ksiądz, który zdradził Boga i zdradził wspólnotę. Nie wiem, czy to czasem nie działa ten mechanizm, że jakby wszystkie inne grzechy jesteśmy w stanie we wspólnocie znieść, ale księdza, który rzucił kapłaństwo, to już na pewno. No nie, to po prostu jest niewybaczalne. Pan Bóg na pewno mu nie przebaczy. Nie wiem, Konrad, co myślisz? No wiesz, ale znowu bardzo dobre pytanie. Dziękuję tej pani, co zadała. Pamiętam, jak właśnie w tej takiej walce, tej miesięcznej walce, co zrobić, miałem bardzo dobrego przyjaciela, niemieckiego księdza. I pamiętam, do niego poszedłem i mówię: ty, no kurczę, no co się ze mną dzieje? I my, no ale no, po prostu nie, będę musiał odejść, nie? I on do mnie powiedział w ten sposób: Konrad, oczywiście, no zrobisz co chcesz, ale ja jestem przekonany, że Pan Bóg nam daje tylko jedno powołanie. Tobie dał Pan Bóg powołanie do kapłaństwa. Jeżeli ty teraz z kapłaństwa zrezygnujesz, to bądź pewien, że Pan Bóg cię drugiego nie da. Wiesz, to była taka sytuacja, że ja w sumie tą decyzję podjąłem wbrew całemu światu. Ponieważ wszyscy moi przyjaciele, koledzy, współbracia, znajomi, wszyscy mówili: zostań. Wiesz, no wszyscy, to było tak, że dosłownie nikt nie powiedział. Pamiętam, że jedyny, naprawdę jedyny człowiek, który mnie do tego zachęcił, to był taki benedyktyn niemiecki, do którego chodziłem już od lat na rekolekcje. On prowadzi takie rekolekcje w ciszy. I pamiętam, że do niego poszedłem między innymi i mówię do niego: nie wiem, co mam robić. I to było takie, też takie, to była taka rozmowa, jeszcze takie rozmowy masz może raz albo dwa razy w życiu taką rozmowę. Bo on mówi tak: Konrad, teraz posłuchaj bardzo uważnie. Jesteś na skrzyżowaniu dróg, na rozwidleniu dróg i teraz, jeżeli podejmiesz decyzję, na ten moment podejmowania decyzji zapomnij wszystko, co ci powiedzieli rodzice, co ci powiedzieli twoi kierownicy duchowni, co ci powiedzieli twoi współbracia, zapomnij wszystko, co dotąd przeczytałeś w dziesiątkach mądrych książek. Zapomnij wszystko. Teraz chodzi o ciebie. I ty i powiedz teraz, co u ciebie jest w sercu. I tak, co jest w sercu, tak zrób. I tak mówię: kurka, to był dla mnie, to był właśnie to był taki też moment, że właśnie potem przyszedł ten upadek właśnie, ale ja miałem wtedy, wiesz, już, on mnie do tego przygotował, że w tym momencie, jak już właśnie upadłem, myślałem, że się uduszę, to wiedziałem: dobra, teraz podejmuję decyzję, którą
która jest w moim sercu i zapominam wszystko, co dotąd słyszałem, pobożnego, mądrego, wzniosłego i tak dalej. To wszystko, wiesz, są dziesiątki, setki godzin jest czytania lektury pobożnej i tak dalej. Nie? Ja przepraszam, proszę Państwa, zawahałam się, ale jak widzę, że tu się pojawił zakład pogrzebowy Azbytom, to ja już się boję, nie wiem, czy są owoce sławy śladowej, czy czego, ale nie, jeszcze będziemy żyć. Golda pyta, czy gdyby nie było celibatu, byłbyś nadal księdzem? Niedawno ktoś mnie o to zapytał. Wiesz, ja teraz jestem już, ja już jestem 20 lat nauczycielem. To jest tak, że to, że już mam, jestem wrośnięty w jako w życie nauczycielskie. Mhm. Kto wie? A kto wie? Za 15 lat będę w tym, idę na emeryturę. Nie, może się wszystko zdarzyć. Nie w tym sensie, że może nie ksiądz, ale wiesz, ja już teraz pracuję jako wikary. Jeżeli ja raz w miesiącu już mam nabożeństwo i tak dalej, to jest tak, że to. Kto wie, co zdarzy. Konrad, bo tutaj Ania zadaje, jakby ja się już w tej chwili spieszę sama, ale dobra, niech to trwa. Ania pyta, jak sobie poradziliście z takim poczuciem, no właśnie, odrzucenia przez Boga, z poczuciem bycia w grzechu, rozumiesz? No jednak wiesz, że odchodzisz, tak? Że to jest niezgodne i że gdzieś wpadasz w jakąś sytuację bardzo nieprawidłową, tak? Możesz myśleć, no, Bóg mnie nie chce, tak? Albo ja zrobiłem coś przeciwko niemu. Jak z tym żyjesz? Żyjecie? No widzisz, no, bardzo dobre. Znowu chcę cię pochwalić, są bardzo istotne pytania i bardzo dobre pytania. To jest proces. To był proces. Zobacz, że na przykład ja mówię, nawet właśnie to, żeby przystąpić do Komunii Świętej, ja potrzebowałem 12 lat. Cały czas pracowałem w szkole, pracowałem w kościele. Pamiętam, przygotowywałem się co roku dzieci do pierwszej komunii, do bierzmowania. I potem dzieci szły do pierwszej komunii, a ja stałem, nie? Pamiętam, jak dzieci pytały, dlaczego pan nie idzie? Albo młodzież, dlaczego pan nie idzie do komunii? My idziemy wszyscy i ja mówię, no nie, to ja nie idę. To więc tak, że to był proces. To nie jest tak, że przez noc wszystko, tylko to jest proces. To jest proces, który ma 10 lat, 12 lat. To jest proces, na przykład, żeby do tego dojrzeć, do czego ja powiedziałem sobie na raz, naprawdę też na Wielkanoc, kiedyś byłem w jednym kościele, jesteśmy, i naraz mówię do Waltraut, idę do komunii, to było 12, ale 12 lat, wiesz, cały czas miałem świadomość, ja zgrzeszyłem, albo ja po prostu, nie może zgrzeszyłem, nie miałem poczucia, że ja zgrzeszyłem, bo ja czułem się, że wiesz, wiedziałem, że mogłem zdechnąć, nie? Mogłem zejść. Ja żyję. To było tak, że to nie było coś takiego, że o zgrzeszyłem, tylko o coś. Nie, tylko że ja mogłem też nie żyć. A jeżeli żyję, no to żyję, staram się żyć tak, jak ja uważam, nie? To był proces. Tutaj pan Krzysztof komentuje. To wina wspólnoty, że ksiądz upadł, bo się za niego nie modliła. Panie Krzysztofie, ja bym bardzo nie chciała wprowadzać w pana w dysonans poznawczy, proszę przeczytać, co to znaczy, ale jakby od dwóch programów udowadniamy sobie, że to nie jest takie proste, niestety. Więc jednak polecam odsłuchanie i programu z Waltraut, i programu z Konradem od początku. Konrad, to pytanie padło też wobec Waltraut, ale ciebie też chciałabym o to zapytać. Nie brałeś pod uwagę przejścia do starokatolików, przejścia do ewangelików, tak żebyś mógł jednak służyć w kościele czynnie i nadal być księdzem, pastorem i mieć żonę? Oczywiście. Ja mówię, to co było to, że ja tutaj, ja wrosłem też w struktury kościoła w Niemczech jako wikary. Miałem bardzo dużo znajomych ewangelickich proboszczów i też starokatolickich akurat też. Także po prostu znałem się z wieloma. Jak wystąpiłem, to dosłownie kilku proboszczów przyjechało do mnie albo zadzwoniło do mnie. Mówię, Konrad, przychodź do nas, nie? Mhm. I to było tak, że to było cały czas i wiesz, i to też była taka, ta pokusa była ta, że wiesz, siedzisz kurczę jak dureń, składasz dziesiątki podań do dziesiątek firm, nikt cię nie chce, czujesz ten cały, ta magisterka to jest o potu można i naraz mówię, ty,
przychodź i będziesz dalej mógł po prostu głosić Jezusa, nie? I pracować w parafii. No to ja mówiłem, no to... No i to jest tak. No, ale moje korzenie są katolickie. Więc no to jest tak, że... No, ja mówię, no dobra, no ale to odetnę. To były też dziesiąte, wiesz, to teraz patrzę, to jest z perspektywy 21 lat, ale to było bardzo dużo takich propozycji i to... Na przykład, ale to taka ciekawostka. Ja cały czas, przez to, że mieszkamy w diasporze, no to często moi uczniowie zapraszają mnie na nabożeństwa, czy msze ewangelickie różnych kościołów, czy wolnych kościołów, czy ewangelikańskiego. I jestem tam i widzę, to nie jest moja liturgia. Że jednak katolicka jest, że w katolickiej liturgii mogę naprawdę, moje serce może rosnąć. To ja widzę, kurczę, no to nie jest moja liturgia. Oczywiście, modlę się, to jest fajne, to jest ciekawe, to są bardzo inspirujące, na przykład kazania. My nie umiemy mówić kazań, ewangelicy naprawdę umieją mówić kazania. Ale to nie są moje korzenie, to nie jest moja... No wiesz, w liturgii normalnej, 2 tygodnie temu byłem na mszy i wyszedłem u ewangelików. No i wyszedłem i... No jest fajnie, ale jednak w liturgii na normalnej mszy Eucharystii... No, po prostu to byłoby dla mnie, to byłoby nie fair. To byłoby nie fair w stosunku do tego, co czułam. O, w ten sposób. Podrzucam Państwu też świadectwo Anny. Myślę, że takim dosyć ciekawym podsumowaniem jest to, co napisała pani Ewelina. Słucham tego i mierzę się z ogromem przestrzeni wolności do decydowania, którą Bóg nam daje. I myślę, że to jest taki dobry wniosek, do którego prowadzimy, tak? Bo my tutaj ani nikogo do niczego nie namawiamy, ani niczego nie odwodzimy. Po prostu pokazujemy, że ta przestrzeń do decydowania jest naprawdę ogromna i jeżeli komuś wydaje się, że wybory są proste, no to znaczy, że po prostu mało jeszcze doświadczył. Bo kto stanął przed trudnymi dylematami, ten wie, ile one kosztują. I cieszą mnie trochę takie odkrycia, które się pojawiały się po poprzednim programie. Któryś z księży napisał, że słuchał, że rozumie, ale on tak nie chce, tak? Że on nadal chce być księdzem. I myślę, że to też są ważne odkrycia, Konrad, z naszej rozmowy. Nie, oczywiście, ja mówię, dlatego ja, u mnie nie mam żadnego zarzutu dla moich współbraci, nie? Mhm. To jest tak, że ja widziałem, że ja się męczę, ale oni są szczęśliwi. Mhm. Dlatego ja mówię, to po prostu to nie było dla mnie, ale to nie jest tak, że ja moim współbraciom czegoś zarzucam. Nie, to jest tak, że to jest, oni byli szczęśliwi w tym, a ja mówię, a ja stychałem, dlatego tu wiesz, tu nie ma o czym gadać, to jest... Dzięki, Konrad. Wiesz, chyba będziemy lądować. O. Myślę, że to o tej wolności do decydowania to są ważne wnioski. Ja dziękuję za wszystkie Państwa głosy, bo tak z kontekstów się domyślam, że nie wiem, czy tutaj byłych księży jest trochę. Na pewno widzę przynajmniej 2 albo 3 panie z kontekstu, jak wynika, które mają też za sobą takie doświadczenie, to też jest temat, który bardzo mało wybrzmiewa i te kobiety też są niewidzialne, może jeszcze bardziej niewidzialne niż niewidzialni są byli księża. Dzięki, Konrad. Pytania się pewnie będą pojawiały, jeżeli się będą pojawiały mądre pytania, to będę Ci przekazywać. Jeżeli się będą pojawiały głupie pytania, no to Państwo wiedzą, co ja robię z głupimi pytaniami, z pytaniami, które kogoś próbują obrażać albo udowadniać mu, że jest idiotą, więc takiego stylu rozmowy tutaj nie prowadzimy. Ja przypominam Państwu, że program, jeżeli ma istnieć, to Patronite działa nadal i nadal przyjmuje kolejnych patronów. Podrzucę Państwu link. Przypominam też, że jeżeli ktoś pojawił się tutaj po raz pierwszy, a niektórzy się pojawiają, to jeżeli Państwo chcą przeczytać jedną moją rzecz, to jest to książka Nawet jeśli umrę w drodze. To jest rzecz o uchodźcach, bardzo, bardzo dla mnie ważna. Myślę, że ten ślad jest też między innymi za tę książkę. Anna pyta, czy następna książka to będą rozmowy ze zbłąkanymi owcami. Bardzo bym chciała, jeżeli są tutaj ludzie, którzy chcą się podzielić takimi historiami,
które dotykają mniej więcej tej przestrzeni, o której mówił Konrad, o której mówiła Waltraud, które się skończyły w jedną albo w drugą stronę, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu, zobaczymy, co się da z tym zrobić. Konrad, bardzo, bardzo Tobie dziękuję. Podziękuj też Waltraud, pewnie już śpi dzisiaj. Waltraud na mnie i na wielu naszych słuchaczach zrobiła bardzo, bardzo dobre wrażenie. Przypominam Państwu o lajkach, o udostępnieniach, łapkach, subskrypcjach, wszystko, co można. Ja tutaj nie widzę w tej chwili, ile dzisiaj słapek, na pewno za mało. A my widzimy się z Państwem jak zwykle w poniedziałek, jak zwykle o 21.15. I to chyba wszystko. Konrad, chciałeś coś dodać jeszcze, czy nie? Nie, jestem, wiesz, dziękuję Tobie, dziękuję właśnie wszystkim, którzy... O, Wator, zobacz, nie śpi. O, Wator, nie śpi. Czekała na koniec. To jest wierna żona, bo mówiła, że zwykle chodzi wcześniej. Normalnie o tej porze to śpi, ale tak jak czekała, żeby... No właśnie. Ja jeszcze na koniec tylko powiem Państwu, ktoś napisał pod poprzednim filmem, że każde odejście jest jakąś porażką, ale nie jest końcem świata. Więc mają Państwo przykład tego, że dalej też toczy się życie i ci ludzie są między nami i są też ważni, tak? Kończymy, lądujemy. To był program Reporter z Wycinków Świata. Monika Białkowska, Konrad Waltraud. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc.